W grze już od dawna występuje mechanika strongboxów, lub jak to powszechnie ludzie mówią, palenie artefaktów. Możemy z niej skorzystać przy stole alchemicznym. Wymieniamy 3 złote artefakty na inny, jeden z konkretnego setu. Ale czy to się w ogóle opłaca? Jaki jest tego sens? Tego dowiecie się w dzisiejszym odcinku. Zapraszam. Dzień dobry, to ja, Czerwony Kwadrat. Dziś porozmawiamy sobie o mechanice, którą uważam za jeden z większych skamów w grze. Ale po kolei. Najpierw omówimy sobie mechanikę, dokładnie jak działa, bo dopiero wtedy będziemy mogli dostrzec, jak dużo tracimy, korzystając z tego. Więc możemy sobie wymienić 3 jakiekolwiek artefakty na inny z konkretnego setu. Jeden. I tutaj pierwsza czerwona flaga, wymieniamy czegoś 3 na 1. To już powinno was odstraszyć. No ale ktoś powie, wymieniam w cudzysłowie słabe i niepotrzebne artefakty na te dobre i potrzebne. Ha, jasne, z moich doświadczeń i doświadczeń moich widzów wygląda to bardziej na zasadzie wymiany 3 beznadziejnych artefaktów na 1 beznadziejny. Więc szanse na to, że poleci nam coś dobrego, no umówmy się, nie są duże. To jest po prostu gra losowa, gdzie wymieniamy 3 słabe tokeny na 1 losowy token. Problem jest taki, że bardzo rzadko dostajemy dobre rzeczy, najczęściej przegrywamy w tej grze. I ktoś teraz powie, ale Red, po co mi słabe artefakty? By to zrozumieć, musimy porównać artefakt do jakiejś waluty. I mamy taki przelicznik. I tutaj notka. Każdy artefakt traktujemy równo. Nie patrzymy teraz na kryty, statystyki, nie. Tutaj skupiamy się na wartości danego artefaktu. Każdy złoty artefakt jest warty dokładnie 3780 expa. Expa można spokojnie przeliczyć na morę. W stosunku 1 do 1, czyli 1 exp to 1 mora. Z tego przeliczenia wychodzi nam, że jeden artefakt jest warty 3780 mory. I wiem, nie da się ich sprzedać, ale tu nie o to chodzi. Okej, jedziemy dalej. Na każdej jednej zamianie w strongboxach stracimy 7560 mory, bo skoro wymieniamy 3 na 1, to 2 nam przepadają. 7560 mory. Dużo? Mało? No dobrze, zróbmy sobie 10 zamian. To już jest 75600 mory. No, to już jest całkiem sporo. A 100 wymian? 756000 mory. Niecały milion. Co to dla was oznacza? Wystarczy przeprowadzić kilka matematycznych obliczeń i obliczyć, ile musimy odrobić mory za stracone artefakty ze strongboxów. Z faktu, że z jednego Ledaina dostajemy 60000 mory na maksymalnym aerze, a żeby go otworzyć potrzebujemy 20 resina, to po kilku obliczeniach dojdziemy do wniosku, że na 10 zamianach tracimy 25 resina. Dlaczego to wszystko w ogóle mówię, skoro złotych artefaktów i tak nie da się sprzedać? Mówię to dlatego, że chcę was oświecić, że wy tracicie na tej mechanice, korzystając z niej, bo dużo graczy uważa, że to jest korzystne dla nich, że oni zyskują wymieniając te artefakty. Tak nie jest. Ta mechanika powoduje, że jesteście bardziej do tyłu. A czemu jesteście bardzo do tyłu? Już was oświecę. Największym problemem jest brak artefaktów. Bo widzicie, często oceniam konta widzów na streamach, na które bardzo serdecznie zapraszam. Na bardzo wielu kontach jest zazwyczaj problem z artefaktami. I nie. Nie chodzi tutaj, że artefakty są jakieś słabe i nie mają 50 kryta plus. Totalnie nie o to chodzi. Problem jest taki, że nie ma ich w ogóle. Serio, dzieją się złe rzeczy. Na koncie jest 100 artefaktów, a gracz dalej je pali, bo ktoś mi powiedział, że słabe artefakty trzeba przemierać w strongboxach. Nie! Słaby artefakt to materiał, budulec, waluta, która się wam przyda później. Macie 1500 slotów, a gracze, jak sam zauważyłem, dropią dziennie na przykład 9 artefaktów. I żaden mi się nie podoba, więc z tych 9 robią sobie 3 artefakty, znów słabe. No to jeszcze raz. I jest jeden, mech. No i tak z całego dnia farmienia macie jeden słaby artefakt. Super deal. Giga Worf. A później dostajecie dobry artefakt i nawet nie macie jak go ulepszyć. Wow. A potem konto wygląda tak, że ciężko dać jakikolwiek forset na postać. Totalnie bez sensu, nie powinno się tak robić. I ktoś zaraz chwilę powie, ale Red, ja wymieniłem i było dobre. Dostałem super artefakt z strongboxów, kłamiesz, to się opłaca. I tutaj wjeżdżają mechaniki hazardowe i losowość. Możecie sobie trafić w pierwszym rzucie. Super OP artefakt. 100 crit rate'u. Jasne, ale zastanówcie się, jaka jest na to szansa i czy to się opłaca. Następną kwestią jest to, że niektóre artefakty wyglądają na słabe, a później okazuje się, że są bardzo dobre. Załóżmy, dostajecie artefakt, atak, crit rate i def, taki sobie artefakt. Ale na plus 4 dostaje crit damage i nagle artefakt wygląda bardzo dobrze. Ale jeśli nie macie tych złych artefaktów na koncie, nie macie nawet jak tego sprawdzić, bo musicie to ulepszyć na plus 4. A jak wy macie ulepszyć artefakt na plus 4, jak wszystko się przepaliło i macie, nie wiem, 25 artefaktów w sumie na koncie? To jest kolejny artefakt, żeby nie palić wszystkich artefaktów, jakie macie dostępne na koncie. Bo w każdej chwili możecie sobie ulepszyć jakiś artefakt. Bo zwyczajnie ważne to stać. W moim przypadku, mimo 60 aera, dalej uważam, że te strongboxy to scam i ich nie używam, mimo że mam grubo ponad 1000 artefaktów w plecaku. Czemu? Moim zdaniem, jeśli potrzebuję na przykład Noblesa, czy tam Crimsona, nie ma znaczenia, to idę do tej domenki i zwyczajnie go farmię.
a takie złudne przeświadczenie, że używając Stroneboxu oszczędzam reżina na farmienie artefaktów, no to jest scam. No, żadnych rezinów nie oszczędzacie, taka prawda. I to wynika z obliczeń wyżej. Wy zwyczajnie tracicie rezina na te Stroneboxy. Ale żeby nie było, są też sytuacje, gdzie Stroneboxy mogą okazać się przydatne. Są to zazwyczaj sytuacje, gdy mamy 60 R, mamy tonę artefaktów w plecaku, nie musimy się ani martwić o morę, ale ogólnie jesteśmy bogaci. Taki gracz może sobie zwyczajnie pozwolić na delikatne straty i zaryzykować, bo go na to stać. Więc gracze bogaci z dużym AR-em śmiało mogą sobie z tego korzystać i tak tego nie odczują. Ale każdy inny gracz, nie daj Boże z niskim AR-em, nie powinien tykać się tej mechaniki, bo się mocno skaleczy, naprawdę. Jeśli ciężko u was z morą, artefaktów w plecaku macie mniej niż 1000, to sobie zwyczajnie darujcie. Jeśli potrzebny wam jest Crimson, czy tam jakikolwiek inny set, zwyczajnie pójdźcie sobie do domenki i sobie go poróbcie. A jeśli potrzebujecie na przykład Gladiatora czy Wanderinga, no to pójdźcie farmić bossy na postacie, której tak zamierzacie w przyszłości ulepszyć, bo upieczecie dwie pieczenie na jednym ogniu. Pofarmicie rzeczy z bossa, a przy okazji poleci wam, czy to Gladiator czy Wandering. A jeśli was stać i macie ponad 1000 artefaktów i nie macie co z nimi robić, to róbcie co chcecie, kto bogatemu zabroni. Więc podsumowując, dla zwykłego gracza, który nie ma ogromnych pokładów surowców, Stronebox to scam i bardzo dużo na nich traci, nie powinien z nich korzystać. Za to gracze bogaci z wysokim AR-em nawet nie odczują tych strat. No, to jest oczywiście moje zdanie, jeśli ktoś uważa inaczej i uważa, że ta mechanika jest worth, to niech zostawi komentarz i wyjaśni mi, dlaczego się mylę. Jeszcze raz zapraszam na streamy, które są codziennie, bardzo fajna atmosfera, polecam. Ja się z wami żegnam, pa pa.